Jaka jest największa tajemnica Orlenu? Zacznijmy od tego, że Orlen to nie tylko stacje benzynowe. Orlen to przede wszystkim rafinerie, ponieważ firma ma ich aż 7. Zlokalizowane są w Polsce, w Czechach oraz na Litwie. Orlen to też duży producent prądu, ponieważ po przejęciu grupy Energa stał się on jednym z największych właścicieli elektrowni w Polsce, w tym największej elektrowni wodnej Elektrowni Włocławek. Orlen wydobywa też ropę w takich egzotycznych krajach jak Polska, Norwegia, Kanada, Pakistan czy Litwa. Firma jest też producentem i eksporterem wyrobów petrochemicznych, które służą do półprodukcji np. tworzyw sztucznych. Może się więc zatem okazać, że twoja kurtka, buty, elementy wyposażenia mieszkania były kiedyś wyprodukowane w jednym z zakładów grupy Orlen. Orlen posiada też najnowszą gałąź działalności, to znaczy usługi kurierskie, w ramach których w całej Polsce ma 9000 punktów nadania i odbioru paczek. A jeżeli o stacjach benzynowych mowa, czyli o części działalności Orlenu, która jest najbardziej rozpoznawalna, to Orlen ma ich aż 3000, z czego 2000 w Polsce, jakieś 500 w Niemczech, 400 w Czechach oraz po kilkadziesiąt na Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Oprócz tego firma posiada 600 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 47 stacji tankowania CNG i 3 nowe stacje wodorowe. Ale i tak, to nie jest największa tajemnica sukcesu tej firmy, a kawa. Orlen ma bowiem 2500 punktów sprzedaży pozapaliwowej, na której serwuje 58 milionów hot dogów rocznie, czyli około 2 na sekundę i 17 milionów litrów kawy czyli 7 basenów olimpijskich. Kawa jest zaś produktem wysokomarżowym i chodzą słuchy po rynku, że 1 trzecia zysku Orlenu pochodzi właśnie ze sprzedaży kawy oraz hot dogów. A więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Orlen stanie się największą w Polsce siecią restauracji z możliwością nadania paczki. Oglądajcie, subskrybujcie nasz kanał i po więcej zapraszamy na Stać Mnie.